Hej, hej! Jak już widziałyście po tytule, jest to taki duży, duży haul z AliExpress. Teraz jakoś mniej paczek zamawiałam, w sumie czekam jeszcze aż przyjdą mi 4 paczki tylko, więc postanowiłam wam nagrać, bo to już mi się uzbierało kupę tych paczek. Miałam to zrobić wcześniej, ale jakoś tak wyszło. Więc przychodzę dzisiaj do was z tym filmem. No więc może od razu przejdźmy do rzeczy, bo tych rzeczy jest sporo, więc chciałabym w miarę, żeby ten film nie trwał wieki, pokazać wam, co fajnego mi przyszło. Więc pierwsza rzecz to jest taka zatyczka do butelek i ogólnie ona do mnie nie przyszła w terminie. Ja ją zamawiałam 12 listopada, przyszła dopiero 25 stycznia. Miała już 60 dni, więc po tych 60 dniach już nauczona życiem, że parę paczek nie przyszło i po prostu nie dostałam zwrotu za nie. No i założyłam spór do sprzedawcy, że paczka nie dotarła i tak dalej, dostałam zwrot pieniędzy, po czym paczka po kilku dniach przyszła. Ale to wiecie, ja tego nie przewidzę, było po terminie, więc nie wiedziałam, czy na ogół do mnie dojdzie, tak? Pamiętacie z autopsji, że mojej, że były dwie paczki, które przyszły mi, jedna po 130 dniach, druga po 150, więc... I ten banan ogólnie kosztował 4,86 i wygląda tak, jest taka fajna zatyczka do butelek, przepraszam. Widziałam ją u kogoś na kanale i fajnie się prezentuje. Taki banan z uśmiechem. Banan ekshibicjonista, jak to mówią. Ale sprawdzane było, co prawda do piwa było używane i się sprawdza fajnie, więc myślę, że do wina też się fajnie sprawdzi. Za grosze. Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzebna taka zatyczka do jak to się mówi? No, do alkoholu, wiecie. Zresztą to chyba pójdzie w kopercie. Znalazłam to chyba u kogoś na jakimś filmie, spodobało mi się i zamówiłam. Następna rzecz to jest, kosztowała mnie 6,51 zł. Szła do mnie też jakoś tak lekko ponad 2 miesiące. Niecałe dwa miesiące. Ojciu, i jest to takie coś, taki zaparzacz do herbaty z takim sitkiem. Tu się otwiera, teraz nie mam paznokci, nie miałam, ciężko wam to zademonstrować. No nie otworzę wam teraz, nie mogę tego otworzyć. Tu się otwiera to, wrzuca się herbatę, tu jest takie sitko, tu są dziurki. I potem jak się zaparza, to ją się tu wyciska, wiecie, w ten sposób, żeby wydusić całą esencję herbaty. Całkiem spoko, taki wiecie, tani plastikowy gadżet. Ale użyję go niebawem jeszcze dla spróbowania, żeby zobaczyć, jak się sprawuje. Nie był drogi, mówię, 6 zł z groszami to nie są duże pieniądze, więc można śmiało było wypróbować. Następna rzecz to jest również rzecz... a nie, to jest coś innego. Mam trzy rzeczy. Ozdobę do włosów, taki grzebień. Ją kosztował 9,77 i już go u mnie widziałyście na kanale, bo ja już go miałam. Zrobiłam sobie po prostu kolejną sztukę. I to wiecie, tu się wpina, to jest taki grzebyk, jego się wpina we włosy i można jakoś ułożyć tą ozdobę. Nawet myślę, że takiego koczka by fajnie wyglądało tak dookoła. Tu akurat nie wiem, czy obejmie. Prawie obejmuje moje włosy, mojego koczka, więc wiecie, taki fajny. Tylko teraz jest nie wpięty, tylko położony. Bo wiecie, ja w tym idę do pracy jeszcze. Więc ten grzebień już u mnie było widać. I zamówiłam jeszcze coś nietypowego, czego jeszcze nie miałam. Nie wiem, jak to się będzie prezentować do fryzury. Ale są to dwa takie łańcuszki, srebrny i złoty. Również jako ozdoba do włosów. I je się tak układa, że... To idzie tu przez środek głowy, idzie tak łańcuszek. A tu po bokach mamy rozłożone, taki wiecie, o takiej zasadzie. Łańcuszek i takie cyrkonie. I to też całkiem fajnie wygląda. Tylko mnie nie założyłam teraz, bo nie mam przedziałka i to trzeba wtedy idealnie przez środek zrobić przedziałek. Ale powiem szczerze, że jest to trochę niewymiarowe, bo na większą głowę może być problem, żeby to włożyć. I ten łańcuszek kosztował 3,41 zł za sztukę. Taki bajer, ale chciałam wypróbować coś nowego. Następna rzecz to są lakiery hybrydowe i to są lakiery termiczne, niestety. Nie zaprezentuję wam tu ich dokładnie. Dobrze, lakiery pokażę wam za chwilę, jak będę miała ciepłą wodę, bo to są termiczne. Więc przejdźmy do następnej rzeczy. I tu jest następna rzecz, która była tak jak tamta. Był zrobiony zwrot.
I to zamówiłam 28 stycznia, 11 listopada przyszło 28 stycznia i też tuż po zwrocie, bo nie przyszło czasie, więc napisałam do sprzedawcy, dostałam zwrot pieniędzy, a paczka później dotarła. 7,25 kosztowała sztuka, zamówiłam dwie rzeczy i są takie listki od dupki do włosów. Wyjmę srebrną i wam pokażę może za chwilę. Wiem, że włosy nie stoją, ale po prostu przykładaniu tych ozdób będą stać jeszcze bardziej. I to jest taka właśnie ozdóbka, tutaj ma, zakończona jest takimi kuleczkami, że można to wpiąć. I właśnie, o, widzicie? Nawet jest za duże do mojego koczka dzisiejszego. I to się tak fajnie prezentuje. Mhm. I można to wpiąć właśnie w kołka, czy jak są takie, wiecie, upięcia ślubne na dole, jakieś romantyczne, czy coś, to fajnie się będzie prezentowało. Krążyć, bo dostałam tę informację, że zaraz panowie będą kuli czymś. Więc już nic nie nagram. Następna rzecz to są takie osłonki na kable, żeby rozróżniać, który kabel jest, który, wiecie, większość kabli jest teraz czarnych. I one kosztowały 2,61 za sztukę. Szło dosyć szybko. I tak, tu mam z Kapitanem Ameryką, bo to wzięłam dla mojego Mateusza. Tu mam takie wiewiórki. I tutaj mam takie kłodki. Stwierdziłam, żeby sobie, wiecie, czy ładowarki, czy coś pozaznaczać, to fajny taki bajer. Przydatny gadżet, nie niezbędny, ale przydatny. Tutaj mam etui do telefonu. I to kosztowało 4,44, szło do mnie też tam prawie 2 miesiące. I pomylili mi wzór mojego zamówienia, bo zamówiłam takie z flamingiem, z palmami, a dostałam takie, nie powiem, że przeglądałam też ten wzór i patrzyłam na niego. Ale nie ten zamawiam. No jest ładny, to jest takie silikonowe, wiecie, etui giętkie. Całkiem spoko, zobaczymy jak szybko mi brzegi zżółkną. Na razie jest fajne i cały czas je noszę w ostatnim czasie. Więc za 4 zł z groszami to, wiecie, palicho. A mówię, a też patrzyłam na ten wzór, więc nie przeżyłam jakoś bardzo, że je pomylili. Następne zamówienie to są 3 gąbeczki do charakteryzacji. Dwie były po 4,10 zł i jedna za 4,60. Ale tam dopłacałam coś za wysyłkę, szło do mnie też około tam 2 miesięcy i to jest taka mniej porowata gąbka, o widzicie. Druga jest taka bardzo szeroka, typowa jakoś do piegów i trzecia jest taka pomiędzy, jest troszeczkę gęściejsza, ale też szeroko porowata. Chciałam na próbę tam z AliExpress, wiecie, z Krola, no były dosyć drogie te gąbki, więc stwierdziłam, że teraz sobie zamówię na próbę z AliExpress. Chociaż charakteryzacji jeszcze żadnych nie robiłam, tyle czasu już mam te produkty do charakteryzacji, a jakoś nie po drodze mi z nimi. Więc wrócimy do tych 3 lakierów hybrydowych. Każdy z nich kosztował po 2,25. Szło prawie 2 miesiące. To są firmy do Kati, do Caty. Nie wiem, jak to się czyta, wiecie, to jest jakaś tam firma. Nie chcę mi... O, teraz widać. I mam tutaj 3 kolory. 42,18, 42,08, 42,16. I teraz wam pokażę, jak one wyglądają... Na razie, bez moczenia, tylko widzę, że już kamera przekłamuje kolory. Ten jest taki ładny, ciepły fiolet, ten jest taki fioleto-niebieski, a ten jest taki szaro-niebieski. No mówię, niestety jakoś ten aparat, nie wiem czemu, nie oddaje kolorów. Nie wiem dlaczego, takie chłodne wszystkie wychodzą. Na żywo dużo fajniejsze są. O, tu będziecie bardziej chyba widziały na mnie, na moim tle te kolory. Takie są... Mam cieplejszy make-up, nie wiem, ale mam wrażenie, że bardzo chłodne są w kamerze. I zaraz wam pokażę, co się zrobi po zamoczeniu, bo sprawdzałam i faktycznie rzeczywiście są termiczne. Tu mamy gorącą wodę. I mamy takie ładne pastelowe odcienie. Błękitny, taki błękitno-miętowy, liliowy i taki miętowy. Widzicie, jak są ciepłe. Bardzo fajne kolory. Bardzo ładne. Chciałam właśnie takie trochę inne pastele, bo... Mam termiczne, ale jakieś tam czerwone, wiecie, fioletowe, a chciałam coś takiego, no i po 2 złote z groszami, więc naprawdę nieduże pieniądze kosztowały, warte zachodu.
Myślę, że jeszcze jakieś kolorki sobie z tego domówię, bo fajne, naprawdę fajne właśnie. Takie pastelowe odcienie na lato. Następny produkt to są takie... A, wiem co to jest. Kosztowało 3 zł, 3 grosze. Szło do mnie też niecałe 2 miesiące. I to są takie nakładki na kawę, że jak robicie komuś kawę i jest pianka na wierzchu, to nakładacie i możecie usypać jakiś wzór tam z czekolady czy z czegoś, wiecie. Takie serduszka. No i tu jest naprawdę dużo wzorów. Tak właśnie stwierdziłam, że a taki bajer, czy nawet w przyszłości jak będę miała klientki w salonie, czy coś będę robiła kawkę, to można zrobić, ale nawet sobie, żeby wiecie, oko cieszyło. To zawsze fajniejsze takie coś. Fajnie się, przyjemnie się pije kawę. Następna rzecz to będzie... Wiem, że tak szybko idę, ale chcę przemknąć jak najszybciej, bo wiecie, zaraz będą wiercić, już hałasują, więc... A jeszcze jeden film mam do nagrania. Następna rzecz to kosztowała 3,55. Szła do mnie tam 2 miesiące niecałe. Troszeczkę dopłacałam za wysyłkę i są to takie dwie takie wyciskarki do wyciągania, do szpulkowania truskawek. I zamówiłam to sobie i mamie, że właśnie wiecie, trzymamy truskawkę, łapiemy szpulkę, wbijamy i wyciągamy. Taki bajer, ale wiecie, ułatwiający życie, szczególnie jak trzeba coś zrobić z truskawek, a nie potrzebujemy szpulek całych i chcemy cały ten środek wyjąć do ucierania ten twardy. Bardzo fajna rzecz, kupiłam sobie i mamie właśnie. Następna rzecz to jest również ozdoba do włosów, taki grzebień, bardzo podobny do tamtego, też taki długi, tylko z innej aukcji zamówiony. I on kosztował 15 zł 68 groszy, więc był dużo droższy. Jeszcze niecałe 2 miesiące. Nie będę wam go pokazywać na włosach, bo to jest praktycznie to samo. Tu mam etui do telefonu, kosztowało 7 zł i 5 groszy, przyszło niestety za późno trochę. I jest to takie świąteczne etui, plastikowe, w śnieżynki szare. No... Przyszło za późno, niepotrzebnie tyle ich zamówiłam, tym bardziej, że chyba będę zmuszona zmienić telefon niedługo, bo mój telefon ma jakieś fazy. Różne rzeczy się z nim dzieją i będę musiała go zmienić, więc nie wiem, albo po prostu wystawię na sprzedaż. Ktoś będzie chciał, albo po prostu zostawię z tym telefonem awaryjnie, tak? Następne to też jest etui świąteczne, ono kosztowało 6,20 zł, a przyszło 6 stycznia. No niestety. Bardzo ładne, ale plastikowe. Myślałam, że one będą wszystkie, wiecie, silikonowe, a one przyszły plastikowe. I trzecie etui, w którym trochę chodziłam i ono przyszło do mnie 2 stycznia, tuż po Nowym Roku i jeszcze w nim trochę chodziłam, to jest 7,62 zł kosztowało i to było też fajne. Fajne wykonanie, no plastik, dobrze się trzyma, tylko tyle, że się ślizga w ręku. No, wolę jednak silikonowe etui, nie były te złe, no ale przyszły trochę za późno. Zamawiałam je pod koniec listopada, liczyłam, że zdążą przyjść przed świętami. Następny produkt to jest zaparzacz do herbaty, kosztował 6,40 zł. I jest to taki gumowy zaparzacz silikonowy w kształcie takiego leniwca. To się wiecie, tu otwiera, wsypuje się herbatę, zatyka, wiesza się na brzegu szklanki. Zaraz wam pokażę tutaj, tylko że odwrotnie się wiesza, dlatego nie wiem, czy długo wam to tak pokazać. O, na takiej zasadzie. Taki śmieszny bajer, ale fajnie wygląda. Testuję po prostu różne takie zaparzacze, wiecie, żeby... Muszę go i tak wyparzyć, w sumie to niech sobie tam już posiedzi chwilę. Szukam takich, wiecie, fajnych bajerów różnych do domu, no i akurat to mi się spodobało. Zamówiłam też takiego różowego słonika, kosztował 7,51. Jeszcze nie wam go tak pokazywać, ale na tej samej zasadzie działa, że brzuszek się rozdziela, się wsypuje herbatę i się wiesza na szklance, tak? On sobie siedzi w szklance i się herbatka zaparza. Tu mam uchwyt do suszarki. On kosztował 13,20 za dźwięk, ale muszę dokończyć ten film, a będą wiercić. 13,32 zł kosztował. I już widziałyście u mnie ten uchwyt, bo ja już go kiedyś zamawiałam i zamówiłam sobie po prostu drugi, taki do suszarki właśnie, bo tamte dwa, które przyszły mi ostatnio, były takie za delikatne i domówiłam jeszcze jeden taki, który miałam już wcześniej, droższy. I do niego dołączone są również kołki takie do ściany. I to jest zamówione do salonu, a tamte dwa po prostu, które zostały, będą do szafki. Jeden dla mnie, drugi dla mamy na suszarki takie u nas w łazience. I ostatnia rzecz, którą zamówiłam w tym holu i kosztowało 6,66 zł i zamówiłam dwie sztuki, tylko jedną mam już zamontowaną, bo chciałam przetestować. To są takie to jest takie coś, co się zakłada na płatki na mleku, na przykład to jest taki plastik, widzicie, o, na takiej zasadzie. To się otwiera i można tu sypać.
I to łapiemy opakowanie płatków tutaj, wiecie, rozcinamy, wkładamy tą folię całą, tu jest ten największy otwór wycięty. Potem tak zapinamy klipsem i normalnie sobie otwieramy płatki i sprawdza się fajnie, już jedno mam w użyciu. I zamówię jeszcze sobie ze 2-3 sztuki, bo naprawdę fajny, fajny sprzęt. I myślę, że ze 2-3 sztuki jeszcze zamówię na przyszłość. No i kochani, to było na tyle. Tak się prezentuje cały haul z AliExpress, jest tego trochę. Następny haul będzie za jakiś czas dłuższy na pewno, bo teraz dużo rzeczy nie zamawiałam. Ale jak coś będzie, to na pewno będę Wam pokazywać, więc na razie to tyle. Dawajcie kciuki do góry, jeśli Wam się podobało. Piszcie, że coś miałyście z tych rzeczy i jak się u Was sprawdzało. Ewentualnie podsyłajcie, jak macie jakieś fajne takie ciekawostki do domu, to kosmetyczne. Do następnego. Pa, pa.